Suwar na dziś. Przychodzi blondynka do baru i... Yo! Kolejny ostrzał. Pewnie nie wierzycie, że dalej się ujawniają. Dzisiejszym będzie odcinek cudowny, znowu brakuje mi składni, ale będzie o samości, czyli w sumie pasuje do braku składni, przecinków lub innych głupich liter. Będzie o głupich pytaniach, które akurat nie będą dotyczyły waszych tych ludzi problemów seksualnych, czy o miłości samotnej i tak dalej, bo tam z tego multum chcecie wejść. Ja znalazłem takich parę głupszych lub bardziej nudnych, na które wam się odpowiem. Musisz pójść prosto, potem skręcić w lewo. Tam jest taka babcia siedziała przy takim kącie z dwoma krzesłami. Taki brud zapleśniały, brzydki, tak, 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 tak. Czyli mnie nie witasz. A w weekend do tych twoich ludków to w czerwioskach spaliłem. Tak, motto ze złotych myśli. Gratuluję. Za to moje motto to... Motta są głupie! Dla mnie może być waflem z faweli, byle by się przestał pytać. Przy takich pytaniach jak twoje, mam ochotę zakończyć kręcenie tego odcinka. Ale tosta to bym zjadł. Stary czy nowy dubstep? To wy to rozróżniacie? To ma tyle lat? Utożsamiasz się z kozą. Okej, trzymaj to dla siebie. Spoko. Ja osobiście chciałbym być orką. Wiesz, bawić się boczkami. Tak, myjcie się. Przed ślubem, po ślubie, bo wiecie, czystość i higiena się nie wyklucza. My? Jadowici? Nie. Tak, jesteś debilem. I brat o tym wiedział. To jest pół strony A4. Złe wyniki, hemoglobina. W tej sytuacji więcej spacerów, mniej internetu. Profesorze, doktorze! Więcej spacerów, mniej internetu. Wierność istnieje. Tak, mój pies jest mi na przykład bardzo wierny. Chyba że kto innego karmi. Jeżeli nie masz więcej niż dwóch cysków, albo mniej, no to wszystko jest ok, po prostu musisz wyjść z domu. Sorry, ale jestem zbyt męskim facetem, żeby odpisywać na twoje komentarze. Krótka taka przelotna znajomość. Tak, ale przed tobą uciekają stadami. Doktorze? Więcej spacerów, mniej internetu. To fajnie, że jesteś niezamężny. To bardzo dobrze, chłopie. Znaczy, wiesz, ja nie oceniam. Ale polecam to ostrzał. W piątki, w poniedziałki, wtorki, kiedy chcesz. Morał z tego taki, do wszystkich samosiowców. Wy, plecak, szkoła, już! Nie baw się ogniem! A ma fajne laser! Yo!